Czy wiesz, że ponad połowa wszystkich znanych gwiazd jest częścią układów podwójnych lub wielokrotnych? Drogi podróżniku, witaj! Dzisiaj wyruszamy w podróż po gwiazdozbiorach w samym sercu jednego z najbardziej spektakularnych niebiańskich baletów. Widzimy poza prosty spektakl samotnej gwiazdy, aby odkryć olśmiewającą złożoność układów wielokrotnych. Te formacje, w których 2, 3, a nawet tysiące gwiazd są połączone wiecznym tańcem grawitacji, błyszczą jak klejnoty w nieskończonej scenerii naszej galaktyki. Przygotuj się na zadziwienie pięknem i intrygą tych układów, których gwiazdy mogą zbliżyć się do siebie tak blisko, że zniekształcą się nawzajem, wymieniając materię i tworząc cuda światła i energii. Układy wielokrotne gwiazd to prawdziwie zapierający dech w piersiach kosmiczny spektakl. Ale zanim wyruszysz na kolejną przygodę, polub wideo i zasubskrybuj kanał, aby niczego nie przegapić. Dziękujemy i życzymy udanej podróży. Człowiek zawsze był zafascynowany gwiazdami. W czasach starożytnych wierzyliśmy, że gwiazdy są dziurami w dachu świata, przez które można obserwować płonące ognie. W starożytnej Grecji wszystko na niebie było gwiazdą. Planety były wędrującymi gwiazdami, a komety włochatymi gwiazdami. Kosmos jest niewyczerpanym źródłem cudów dzięki różnorodności obiektów, które oferuje. Obserwacja nieba nawet gołym okiem pozwala nam docenić najbardziej oczywistą cechę gwiazd – ich jasność. Niektóre gwiazdy świecą jaśniej niż inne. 6000 z nich jest widocznych gołym okiem w idealnych warunkach obserwacyjnych. Proste użycie lornetki lub teleskopu otwiera nieskończone horyzonty, umożliwiając wizualne dotarcie do milionów gwiazd, zarówno w Drodze Mlecznej, jak i w innych galaktykach. Wszystkie gwiazdy są wyjątkowe, ale mają jedną wspólną cechę – wytwarzają energię i światło. Ich wygląd może być bardzo zróżnicowany. Niektóre świecą prawie milion razy jaśniej niż nasze Słońce, inne znacznie słabiej. Niektóre są 1000 razy większe od Słońca, inne 100 razy mniejsze. Niektóre mogą osiągać dziesiątki tysięcy stopni Celsjusza na swojej powierzchni, podczas gdy inne nie są gorętsze niż kilka tysięcy stopni. Pierwsza próba skatalogowania gwiazd według ich jasności została podjęta przez astronoma Hiparkusa z Nicei w II wieku przed naszą erą. Wśród jego licznych prac znajduje się katalog gwiezdny zawierający listę 850 gwiazd według ich współrzędnych i jasności. Później Klaudiusz Ptolemeusz, grecki naukowiec mieszkający w Aleksandrii, wykorzystał i wzbogacił te dane w swoim Almageście. W traktacie tym zreorganizował całą starożytną astronomię matematyczną, wyjaśniając ją w sposób jasny i spójny. W katalogu Ptolemeusza, opartym na katalogu Hiparka z Nikei, gwiazdy są podzielone na 6 klas. Najjaśniejsze gwiazdy są pierwszej wielkości, słabsze są drugiej wielkości i tak dalej, aż do tych prawie niewidocznych gołym okiem, które są klasyfikowane jako 6. wielkość. Termin magnitudo jest nadal używany do opisywania jasności gwiazd, mgławic i galaktyk. Nie wszystkie gwiazdy mają ten sam kolor. Od czasów starożytnych niektóre gwiazdy były czerwone, inne żółte, białe lub niebieskie. Najgorętsze gwiazdy, takie jak Rigel i Vega, osiągają temperaturę powierzchni ponad 10 stopni Celsjusza i wydają się niebieskawe. Gwiazdy znajdujące się bliżej Słońca i nieco chłodniejsze niż te powyżej mają kolor żółty. Najchłodniejsze gwiazdy, których temperatura powierzchni nadal wynosi około 3000 stopni Celsjusza, wydają się czerwonawe, jak Betelgeza czy Antares. Ale czym tak naprawdę są gwiazdy? Gwiazda to gigantyczna fabryka jądrowa, która produkuje światło. Najbardziej znaną i najbliższą nam gwiazdą jest Słońce, ale we wszechświecie istnieją miliardy miliardów gwiazd takich jak Słońce. Świecą jak Słońce, ale widzimy je tylko w nocy. Z drugiej strony Słońce jest tak blisko nas, że jego obecność w ciągu dnia oślepia nas, a nawet uniemożliwia nam dostrzeżenie innych gwiazd. W przeciwieństwie do planety, gwiazda wytwarza własne światło. Z drugiej strony planety po prostu odbijają światło Słońca. Gwiazda to gigantyczna kula gazu, miliony razy masywniejsza od Ziemi i setki razy większa. Obraca się wokół własnej osi, wytwarzając intensywne światło. Temperatura powierzchni osiąga kilka tysięcy stopni. Istnieje szeroka gama gwiazd, z których każda różni się od innej. Czerwone, niebieskie, masywne, małe. Gwiazdy emitują światło, ponieważ materia, która je tworzy, jest niezwykle ściśnięta w ich centrum, tak zwanym jądrze gwiazdy. Ciepło w tym jądrze osiąga kilka milionów stopni, powodując reakcje jądrowe i uwalniając gigantyczne ilości energii. Energia ta jest następnie uwalniana w postaci światła. Reakcje jądrowe w jądrze powodują łączenie się i stapianie atomów. W zdecydowanej większości gwiazd jądra atomowe wodoru łączą się, tworząc jądra atomowe Heru. Dawno, dawno temu międzygwiezdne obłoki gazu i pyłu zapadły się pod własnym ciężarem, dając początek gwiazdom. Te gigantyczne kompleksy obłoków molekularnych jawią się teleskopom jako ciemne plamki wyróżniające się na jasnym tle. Układy te mogą osiągać średnicę do 300 lat świetlnych. Są to najbardziej masywne struktury w galaktyce, niezależnie od gromad kulistych. To właśnie tam, gdzie dziś widzimy ciemne, zimne obłoki gazu i pyłu, pewnego dnia rozbłysną nowe gwiazdy. Nic we wszechświecie nie jest wieczne. Nocne niebo nie wygląda dziś tak samo jak miliard lat temu. Nie będzie wyglądać zupełnie inaczej za miliard lat. Narodziny gwiazdy mogą trwać dziesiątki tysięcy lat. Kiedy rodzi się gwiazda, otaczający ją gaz jest kolorowy, a obłoki pyłu o nieregularnych kształtach wyróżniają się na świecącym tle. W tych kosmicznych żłobkach przestrzeń między gwiazdami nie jest pusta. Grawitacja może łączyć materię międzygwiazdową, tworząc gigantyczne obłoki. W samym sercu tych chmur jest ciemno i zimno. Są to dobre warunki do łączenia się różnych atomów i tworzenia prostych cząsteczek. Stąd nazwa obłoki molekularne. Kiedy gęsty obłok materii międzygwiezdnej kurczy się i rozpada na małe skupiska pod wpływem grawitacji, w jego centrum powstaje protogwiazda. W ten sam sposób, w jaki skupisko materii, które go zrodziło, obróciło się wokół siebie, protogwiazda jest kierowana ruchem obrotowym, a pozostała materia jest rozprowadzana w dysku, który obraca się wokół niej. Protogwiazda przyciąga materię z dysku, umożliwiając jej dalszy wzrost. Gęste wybuchy gazu, zwane jetami, pojawiają się, gdy duże ilości materii spadają na protogwiazdę. Te widoczne jety ujawniają obecność protogwiazdy w nieprzezroczystych obłokach. Protogwiazda generuje energię poprzez kompresję tych gazów. Im gęstsza się staje, tym więcej materii przyciąga i tym większe jest jej przyciąganie grawitacyjne. Ruch materii przyspiesza, a temperatura rośnie, gdy jej jądro jest wystarczająco rozgrzane, aby wodór mógł się stopić w Her. Protogwiazda staje się młodą gwiazdą. Przez prawie 90% swojego życia gwiazda przekształca wodór w swoim jądrze w Hel poprzez fuzję jądrową, wytwarzając energię, która jest uwalniana w postaci światła. Życie gwiazdy dobiega końca, gdy w pełni przekształcony wodór w jej jądrze się wyczerpie. Gwiazda umiera wtedy wolniej, w zależności od jej masy. Najbardziej masywne gwiazdy eksplodują jako supernowe, wyrzucając ogromne ilości materii i energii oraz inicjując powstawanie nowych gwiezdnych żłobków w innych częściach galaktyki. Mniej masywne gwiazdy tak jak Słońce, zaczynałem puchnąć i stopniowo przekształcałem się w czerwony olbrzymy. W jej jądrze rozpoczynają się nowe reakcje jądrowe i zaczyna ona tracić coraz więcej gazu. Wyrzut materii przyspiesza, tworząc otoczkę znaną jako mgławica planetarna. W centrum pozostaje biały karzeł, gęsta, wygasła gwiazda. Długość życia gwiazdy zatem zależy od jej masy, ilości paliwa dostępnego do produkcji energii. Słońce żyje około 10 miliardów lat. Jest już w połowie swojego życia, czyli około 5 miliardów lat. Nie oznacza to jednak, że im bardziej masywna jest gwiazda, tym dłużej będzie żyć. Nawet jeśli ma dużo paliwa, spala również też dużo paliwa, więc szybciej się wypala. W ten sposób gwiazda, dziesiątki razy masywniejsza od Słońca, może żyć setki razy krócej. W niebiańskiej panoramie gwiazdy mogą wydawać się stosunkowo odizolowane od siebie, ale w rzeczywistości nie są samotnymi ciałami, ale łączą się, tworząc stowarzyszenia i gromady o różnej gęstości. W niektórych przypadkach tworzą one znacznie bliższe powiązania, tworząc pary znane jako gwiazdy podwójne lub układy podwójne, w których ewolucja jednej gwiazdy wpływa na ewolucję drugiej. W większości układów podwójnych odległość między gwiazdami pozostaje duża. Okresy obrotu jednej gwiazdy wokół drugiej zwykle przekraczają 100 lat. Odkrycie gwiazd podwójnych było jednym z pierwszych dokonanych przy użyciu teleskopów. Gwiazda Mizar, znajdująca się w Wielkim Wozie, była pierwszą, która została zidentyfikowana jako taka. Naukowcy natychmiast doszli do wniosku, że Mizar nie może być wyjątkowym przypadkiem, biorąc pod uwagę ogromną liczbę gwiazd we wszechświecie. W latach 80. XVII wieku opublikowano katalog zawierający obserwacje prawie 700 gwiazd podwójnych. Największym problemem we wczesnych dniach odkrycia było to, czy obserwowane gwiazdy podwójne były rzeczywiście ze sobą powiązane, czy też ich powiązanie było jedynie wynikiem perspektywy. Konieczne było zatem zmierzenie odległości między niektórymi z nich przy użyciu metody paralaksy. Naukowcy zaobserwowali, że każda gwiazda podążała za skomplikowanym, elipsoidalnym wzorem na niebie. Wyniki te potwierdziły, że gwiazdy podwójne były fizycznie powiązane i stanowiły układ podwójny, ponieważ zgodnie z prawami mechaniki nieba dwa ciała związane grawitacyjnie podążają po eliptycznej orbicie. Gwiazdy podwójne dzielą się na trzy główne kategorie. Są to układy podwójnie wizualne, fotometryczne i spektroskopowe. Klasyfikacja ta odnosi się do sposobu, w jaki gwiazdy są ze sobą powiązane. Bliźnięta wizualne są tak nazywane ze względu na ich ruch względem innej gwiazdy, przypuszczalnie towarzysza. Bliźnięta fotometryczne to te, które wykazują okresowe zmiany jasności, spowodowane wzajemnymi zaćmieniami jednej gwiazdy nad drugą. Są one również znane jako zmienne, zaćmieniowe. Spektroskopowe gwiazdy podwójne są znane dzięki technice spektroskopii gwiezdnej, która wykorzystuje efekt Dopplera linii widmowych do sprawdzenia, czy te dwie gwiazdy znajdują się w bliskiej odległości i są ze sobą powiązane. Efekt Dopplera to zjawisko fizyczne, w którym obserwator poruszający się w stosunku do źródła emitującego falę dostrzega pozorną zmianę częstotliwości tych fal. Odkryjmy niektóre z tych podwójnych gwiazd. W gwiazdozbiorze Skorpiona, około 378 lat świetlnych od nas, znajduje się gwiazda podwójna AR Scorpii. Jej główną gwiazdą jest biały karzeł wielkości naszej planety Ziemi, ale 2000 razy masywniejszy. Jej towarzysz nie jest widoczny. Musi to być mały, zimny, czerwony karzeł, orbitujący wraz z główną gwiazdą wokół ich wspólnego barycentrum. AR Scorpii charakteryzuje się niewyjaśnionymi fluktuacjami światła. W rzeczywistości, gdy została zbadana po raz pierwszy, błędnie sklasyfikowano ją jako gwiazdę zmienną. Co minuty jej strumień optyczny wzrasta czterokrotnie w czasie krótszym niż 30 sekund. Z pozornej jasności 16,9 do 13,6. Obserwacje AR Scorpii prowadzone są od lat 70. XX wieku i sugerują, że należy ona do klasy gwiazd, znanych jako bieguny pośrednie. Rasa ta definiuje wirujące białe karły, które przyciągają i inkorporują materiał z drugiej gwiazdy towarzyszącej o niższej masie. W rezultacie powstaje dysk akrecyjny. Znajdująca się w odległości około 8475 lat świetlnych w gwiazdozbiorze Strzelca WR 104 jest gwiazdą Wulfa Rejeta. Została odkryta w 1958 roku. Gwiazda Wulfa Rejeta jest definiowana jako gorąca gwiazda o masie odpowiadającej kilkudziesięciu masom Słońca. Podczas krótkiej fazy następującej po sekwencji głównej gwiazda Wulfa Rejeta wyrzuca materię otaczającą jej jądro w postaci bardzo gwałtownych wiatrów gwiazdowych. Jądro zostaje następnie odsłonięte i wybucha jako supernowa. WR 104 jest gwiazdą podwójną, której towarzyszy inna gwiazda typu OB. Jej okres orbitalny wynosi około 240 dni, dzięki czemu wiatr gwiezdny ma kształt spirali rozciągającej się na ponad 200 AU. Ostatnie pomiary optyczne osi rotacji WR 104 sugerują, że gdy gwiazda wybuchnie jako supernowa, wyemituje strumienie materiału ze swoich biegunów, a także promieniowanie energetyczne, a nawet rozbłysk gamma, który może być niebezpieczny dla Ziemi ze względu na jej bliskość do gwiazdy. Eksplozja może nastąpić w ciągu 300 000 lat, co daje nam dużo czasu na potwierdzenie tej hipotezy. LL Pegasi to gwiazda zmienna typu Mira, znajdująca się w odległości 3900 lat świetlnych od Słońca. Gwiazdy zmienne typu Mira charakteryzują się bardzo czerwonymi kolorami, amplitudami jasności większymi niż 1 magnitudo i okresami pulsacji dłuższymi niż 100 dni. Te czerwone olbrzymy znajdują się w końcowej fazie ewolucji gwiezdnej. W ciągu kilku milionów lat usuną swoją zewnętrzną otoczkę, tworząc mgławicę planetarną i staną się białymi karłami. Ten układ podwójny gwiazd zawiera ekstremalną gwiazdę węglową. Ten typ gwiazd rozwija skład chemiczny, w którym węgiel dominuje nad tlenem. Obie gwiazdy są ukryte przez chmurę pyłu wyrzuconego z gwiazdy węglowej i można je obserwować tylko w świetle podczerwonym. LL Pegasi jest otoczona mgławicą w kształcie spirali, która jest uważana za mgławicę protoplanetarną. Przyjmuje ona niezwykły kształt spirali Archimedesa, krzywej opisanej przez punkt poruszający się jednostajnie po linii prostej, obracający się jednostajnie wokół punktu. Kształt ten może być spowodowany interakcją między gwiezdnym towarzyszem a gwiazdą węglową. Eta Carinae to układ gwiezdny, składający się z co najmniej 2 gwiazd. Znany jest pod francuską nazwą Étoile de la Carinae. Jest niezwykle jasna, ponad 5 milionów razy jaśniejsza od Słońca. Eta Carinae znajduje się 7500 lat świetlnych od Ziemi. Gwiazdozbiorze Carinae w obrębie naszej drogi mlecznej ma zaledwie 2,5 miliona lat. Dwa składniki Eta Carinae, A i B, są trudne do zaobserwowania, ponieważ otacza je bardzo gęsta, dwubiegunowa mgławica. Mgławica ta nosi nazwę homunculus. Eta Carinae B krąży mimośrodowo, wykonując jeden obrót w ciągu około 5,54 roku. Eta Carinae A to niebieska gwiazda zmienna typu hipergigant. Astronomowie szacują, że jej średnica jest około 1150 razy większa od średnicy Słońca, co odpowiada około 1,6 miliarda kilometrów. Temperatura jej powierzchni sięga 40 000 stopni Celsjusza. Przy jasności 4 magnitudo Eta Carinae jest łatwo widoczna gołym okiem na niebie wolnym od zanieczyszczeń. Jednak jej położenie daleko, na południowej półkuli nieba sprawia, że jest niewidoczna dla obserwatorów z Europy i większości obserwatorów z Ameryki Północnej. Niemniej jednak obserwatorzy na półkuli południowej, np. w Nowej Kaledonii lub na Reunionie, mogą zobaczyć, jak wspaniale wschodzi na niebie. Wydaje się być najjaśniejszą gwiazdą w dużej mgławicy Carina, pomiędzy Kanopusem a Krzyżem Południa. Przez teleskop Eta Carinae wydaje się wyraźnie pomarańczowa, zamknięta mgławicy. Eta Carinae przeszła eksplozję obserwowalną z Ziemi zaledwie 150 lat temu. Konsekwencją było powstanie gigantycznej mgławicy znanej jako mgławica homunculus. Obecnie osiąga ona rozmiar Układu Słonecznego. Aż do XVII wieku nie istniały żadne wiarygodne zapisy dotyczące Eta Carinae. Pierwsza dokładna obserwacja gwiazdy została wykonana w 1677 roku przez Edmonda Halleya, ale jej pozycja została po prostu wskazana w odniesieniu do innej gwiazdy w gwiazdozbiorze Charles Oak. Naukowiec nadał jej pozorną jasność 4, co odpowiada 3,3 we współczesnej skali. Przez większość XVII wieku Eta Carinae nie wyróżniała się jasnością. W 1827 roku William Barchoe zaobserwował niezwykłą jasność gwiazdy. Zastanawiał się nad możliwością zmian jasności gwiazdy. W tym samym czasie brytyjski astronom John Herschel wykonał serię precyzyjnych pomiarów z Afryki Południowej i wykazał, że Eta Carinae stale świeciła z jasnością około 1,4 magnitudo. Jednak pewnego wieczoru pod koniec 1837 roku ze zdziwieniem odkrył, że gwiazda jest jaśniejsza niż Rigel. Oznaczało to początek okresu znanego jako Wielka Erupcja, który trwał prawie 18 lat. W styczniu 1838 roku Eta Carinae zrównała się z jasnością z Alfa Centauri. Zmniejszyła się ona w ciągu kolejnych 3 miesięcy. W kolejnych latach obserwowano regularne wzrosty i spadki jasności gwiazdy. W 1895 roku jasność Eta Carinae spadła do 7,5 magnitudo. Uważa się, że jej wizualne przyciemnienie jest spowodowane gazem i pyłem wyrzuconym podczas wielkiej erupcji. Zmiany jasności zaobserwowane podczas erupcji bardziej przypominają zachowanie supernowej niż masywnej gwiazdy uwalniającej swoje warstwy przed śmiercią. Pomimo siły eksplozji, gwiazda przetrwała. Eksplozja umożliwiła jej wyrzucenie zewnętrznych warstw, ale nie wystarczyło do całkowitego unicestwienia Eta Carinae. Według niektórych astronomów zjawisko to można wyjaśnić faktem, że erupcja była w rzeczywistości połączeniem 2 gwiazd. w 2018 roku w opublikowanym badaniu zaproponowano scenariusz, który mógłby wyjaśnić zdarzenia obserwowane podczas erupcji Eta Carinae. Pierwotnie mógł to być układ potrójny, składający się z ciasnego układu podwójnego Eta Carinae A i B, wokół którego grawitował 3. element Eta Carinae C. Te 3 komponenty podlegałyby następnie wielu interakcjom, gdy największa gwiazda w układzie Eta Carinae A osiągnęła koniec swojego życia, rozszerzyła się i straciła część swojej atmosfery na rzecz swojego towarzysza Eta Carinae B. Nastąpił transfer masy między Eta Carinae A i Eta Carinae B. Transfer masy między członkiem A i członkiem B zaburzył równowagę grawitacją układu. Eta Carinae A oddalił się od B, który stał się znacznie bardziej masywny. W miarę oddalania się Eta Carinae A zaczęło oddziaływać grawitacyjne z 3. gwiazdą, Eta Carinae C, która pozostawała dalej od układu. Gdy A zaczęła oddalać się od układu, C zmieniła swoją trajektorię i zbliżyła się do Eta Carinae B. Ostatecznie połączyła się z tą gwiazdą, powodując niezwykłą projekcję materii. Na początku fuzji Eta Carinae C i B wyrzucona materia była gęsta, rozszerzała się bardzo powoli. W samym momencie fuzji doszło do ogromnej eksplozji. Stworzyło to dwubiegunowe płaty mgławicy, homunculus, który istnieje do dziś. Materiał ten dogonił wolno poruszające się pociski i popchnął je, ogrzewając otoczenie. Było to główne źródło światła podczas wielkiego wybuchu obserwowanego przez astronomów od 1837 roku. Podczas gdy Eta Carinae B i C łączą się, Eta Carinae A nadal grawituje na swojej eliptycznej orbicie. Co 5,5 roku przecina zewnętrzne warstwy B, generując fale uderzeniowe, które powodują emisję promieniowania rentgenowskiego. Zwiększona jasność Eta Carinae jest prawdopodobnie spowodowana rozproszeniem obłoku pyłu w naszej linii widzenia. Obok ten całkowicie otacza gwiazdy i jej wiatry. Światło emitowane przez gwiazdy w kierunku Ziemi jest zasłonięte. Jeśli chodzi o homunculusa, można go zaobserwować, ponieważ jest 200 razy większy niż chmura pyłu. Według naukowców około 2032 roku chmura pyłu całkowicie się rozproszy, odsłaniając stabilny blask gwiazdy centralnej. Wówczas możliwe będzie precyzyjne zbadanie Eta Carinae. Czteroskładnikowy, spektroskopowy układ podwójny KIC 71177553 jest szczególnie interesującą i złożoną strukturą. Wykorzystując teleskop kosmiczny Kepler do zbadania układu, odkryto dwie gwiazdy podwójne krążące wokół siebie w hierarchicznej strukturze, w której jeden z dwóch układów jest układem podwójnym, zaćmieniowym. Każda z dwóch gwiazd podwójnych posiada dysk akrecyjny, który z kolei jest otoczony zewnętrznym dyskiem akrecyjnym. Astronomowie zainteresowali się tym układem gwiazd, ponieważ badanie jednego z zaćmień ujawniło zmiany w czasie zaćmienia z amplitudą około 100 sekund i okresem 529 dni. Zjawisko to sugeruje, że egzoplaneta ewoluuje na mimośrodowej orbicie wokół tego układu, co byłoby doskonałą okazją do zbadania, w jaki sposób planety tworzą się i ewoluują w układach hierarchicznych. Para WISE 2150-7520 AB jest dużym układem podwójnym. Jej dwóch członków dzieli duża odległość. Ten dziwny układ podwójny, znajdujący się w odległości 78,9 lat świetnych, w gwiazdozbiorze Oktant, składa się z dwóch brązowych karłów. Dzieli je 341 jednostek astronomicznych, co odpowiada ośmiokrotności odległości Plutona od Słońca. Układ może mieć od 500 milionów do 10 miliardów lat. Przed tym odkryciem astronomowie nie wierzyli, że taki układ może pozostać połączony na tak dużej odległości przez miliardy lat, ze względu na interakcje zachodzące w galaktyce. Eta Ursae Majoris, tłumaczona z francuskiego jako Zeta Wielkiego Wosu. Ta gwiazda wielokrotna, znajdująca się w gwiazdozbiorze Wielkiego Wosu. Druga gwiazda od końca rydwanu i tradycyjna nazwa to Mizar. Mizar to gwiazda znajdująca się pośrodku rączki patelni. Aby zobaczyć ją gołym okiem, trzeba mieć dobry wzrok, jednak przy użyciu lornetki jest ona łatwa do dostrzeżenia. Przy użyciu teleskopu o większym powiększeniu zmieni się w okazałą parę ciasno opakowanych białych gwiazd. Odległość między tymi dwiema gwiazdami odpowiada 381-krotnej odległości Ziemi od Słońca. Jej jasność pozorna wynosi około 2,2. Mizar był pierwszą odkrytą teleskopową gwiazdą podwójną. Składa się z gwiazd Mizar A i Mizar B. Ta długa gwiazda wtórna ma jasność 4 i znajduje się 381 jednostek astronomicznych od Mizar A. Ich wzajemna orbita trwa tysiące lat. Mizarowi towarzyszy słabo widoczna gołym okiem gwiazda o nazwie Alcor, znana również jako 80 Ursae Majoris. Ma jasność 3,99. Para Mizar i Alcor została niedawno uznana za prawdziwą gwiazdę podwójną. Są one również nazywany koniem i jeźdźcem, oddalony od siebie od ponad ćwierć roku świetlnego. Ich indywidualne ruchy dowodzą, że poruszają się razem. 61 Cygni, znany również jako gwiazda Bessela, to układ dwóch pomarańczowych gwiazd karłowatych, klasy widmowej K, o typach porównywalnych do Słońca, znajdujących się w gwiazdozbiorze Cygni. Charakteryzuje się bardzo szybkim ruchem własnym w naszej galaktyce, przy jasności 5,2, łatwo ją dostrzec gołym okiem pod czystym niebem. Z pomocą niewielkiego teleskopu można z łatwością dostrzec jej dwa składniki. Obie mają piękny, pomarańczowo-czerwony kolor i prawie ten sam typ widmowy. Różnica w ich jasności sprawia wrażenie nieco innych odcieni. Wynika to z faktu, że są one oddalone od siebie o jedną magnitudo. Bledsza gwiazda wydaje się głębiej czerwona niż jaśniejsza. Oprócz tego, że jest to wspaniały układ podwójny, 61 Cygnae jest uważana za gwiazdę o największym znaczeniu historycznym. Była to pierwsza gwiazda, której odległość została oszacowana przy użyciu metody paralaksy. W 1806 roku astronom Giuseppe Piazzi zauważył, że gwiazda ta szybko porusza się po niebie, co sugerowało, że musi znajdować się dość blisko Ziemi. Astronomowie zbadali następnie, czy gwiazda wykazuje niewielki ruch tam i z powrotem. Taka oscylacja w okresie jednego roku jest oczekiwana ze względu na obrót Ziemi wokół Słońca. Pobliskie gwiazdy muszą zmienić położenie względem bardziej odległych gwiazd, gdy Ziemia przemieszcza się po swojej orbicie. Jeśli podążamy za zjawiskiem paralaksy, kilka lat później, w 1838 roku, astronom Frédéric Bessel zdołał dokonać precyzyjnego pomiaru ruchu Cygnae 61 w ciągu roku. Po raz pierwszy był w stanie oszacować odległość do gwiazdy. Wartość, którą wówczas uzyskał, 10,5 lat świetlnych, była bardzo zbliżona do obecnie zmierzonej wartości 11,4 lat świetlnych. Odkrycie to potwierdziło zupełnie nieoczekiwaną głębokość wszechświata w tamtym czasie. 100 000 miliardów kilometrów. 70 Ophiuchi to gwiazda podwójna, znajdująca się w konstelacji Ophiuchi. Około 17 lat świetlnych od Ziemi. Znana jest z jednego z najkrótszych okresów obiegu. Jej dwie kończyny okrążają się nawzajem w ciągu zaledwie 83 lat. Pętla jest tak szybka, ponieważ oba obiekty znajdują się stosunkowo blisko siebie. Ich okres obiegu wynosi kilka lat mniej niż okres obiegu Urana wokół Słońca. Oznacza to, że średnia odległość między tymi dwoma obiektami wynosi tylko około 3 miliardów kilometrów. Bliskość 70 Ophiuchi do Ziemi oznacza, że możemy łatwo odróżnić oba składniki pomimo ich bliskiej odległości. Główna gwiazda pary 70 Ophiuchi A to żółto-pomarańczowy karzeł porównywalny wielkością do Słońca. Gwiazda wtórna 70 Ophiuchi B to pomarańczowy karzeł znacznie mniej masywny i świecący niż jego towarzysz. Orbita 70 Ophiuchi B jest ekscentryczna. W najbliższej odległości od 70 Ophiuchi A może minąć ją w odległości 11,4 jednostek astronomicznych, a najdalej 34,8 jednostek astronomicznych. Ich następna, maksymalna separacja nastąpi w 2024 roku. Widziana z Ziemi, ta gwiazda podwójna jest tak spektakularna, łatwo do rozdzielania i bardzo kolorowa. Żółte i pomarańczowe odcienie można dostrzec już przez 60 mm teleskop. Kolory tej pary przypominają te z 61. Ophiuchi, łabędzia. Ten układ wielokrotnych gwiazd znajduje się w konstelacji Liry, około 162 lat świetlnych od Układu Słonecznego. Epsilon de la Lyre jest wyjątkową gwiazdą składającą się z pary gwiazd podwójnych zwanych Epsilon 1 i Epsilon 2 i czasami nazywane jest podwójną. Prawo Keplera mówi, że im bliżej siebie znajdują się gwiazdy, tym szybciej obracają się wokół wspólnego środka ciężkości. Jednak Epsilon 1 i Epsilon 2 są oddzielone przepaścią szacowaną na 10 tysięcy razy większą niż odległość Ziemi od Słońca, więc krążą wokół siebie bardzo wolno. Ich okres obrotu szacuje się na setki tysięcy lat. Okres obrotu układu podwójnego Epsilon 1 wynosi około 600 lat. Epsilon 2 ma okres rotacji 2 razy dłuższy. Gwiazdy w Epsilon 1 mają jasności odpowiednio 5,2 oraz 6,2, a te w Epsilon 2 mają jasności 5,14 i 5,37. Epsilon 1 i Epsilon 2 tworzą piękną gwiazdę podwójną w lornetce, a nawet gołym okiem oba układy podwójne wyglądają bardzo podobnie, ale są zorientowane prostopadle do siebie, biorąc pod uwagę młody wiek gwiazd tworzących ten układ podwójny. W teleskopach wydają się one bardzo małe, obserwowane za pomocą instrumentu o większej mocy niż lornetka. Każdy z dwóch składników rozdziera się, a każdy system pojawia się jako dwie gwiazdy podwójne. Syriusz to układ podwójny, składający się z gwiazdy ciągu głównego i towarzyszącego jej białego karła, znany również jako Alfa Canis Majoris. Znajduje się w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa, gdzie jest główną gwiazdą. Z Ziemi Sirius jest najjaśniejszą po Słońcu gwiazdą na niebie. Jest to biała gwiazda, znajdująca się w odległości 8,6 lat świetlnych od Słońca. Jej bliskość i jasność czynią ją jednym z najbardziej pożądanych obiektów badań astronomów. Z naszych umiarkowanych północnych szerokości geograficznych Syriusz może być widoczny nisko nad południowym horyzontem w zimowe noce, mieniąc się wspaniałym stalowo-białym blaskiem. Zazwyczaj świeci w turbulencjach, a w niektóre noce może pokazywać opalizujące błyski. Jej mała towarzyszka, która jest 10 tysięcy razy mniej jasna niż główna gwiazda, jest znacznie bardziej dyskretna w teleskopach. Ze względu na względną bliskość Słońca, Syriusz porusza się ruchem własnym, co oznacza, że jego pozycja na sferze niebieskiej zmieni się szybciej niż w przypadku wielu innych gwiazd. Syriusz jest gwiazdą podwójną, składającą się z dwóch części: Syriusza A i Syriusza B. Syriusz A, biała gwiazda ciągu głównego, jest tą, którą możemy obserwować gołym okiem. Jej masa wynosi około 2,12 masy Słońca. Uważa się, że jej wiek wynosi około 250 milionów lat. Skład chemiczny Syriusza A jest bardzo bogaty w żelazo, trzykrotnie więcej niż w przypadku Słońca. Jego powierzchnia ma słabe pole magnetyczne. Syriuszowi A dotrzymuje towarzystwa Syriusz B, biały karzeł krążący wokół Słońca z okresem około 49,9 lat. Jego masa wynosi 1,03 masy Słońca. Odległość między Syriuszem A i Syriuszem B waha się od 8,1 do 31,5 jednostek astronomicznych ze średnią odległością 19,5 jednostek astronomicznych. Orbita ich układu jest szczególnie eliptyczna, chociaż separacja kątowa między Syriuszem A i Syriuszem B jest wystarczająco duża, aby obserwować oba obiekty. Jest to utrudnione ze względu na kontrast jasności między nimi. Syriusz B ma znacznie mniejszą jasność niż Syriusz A. Jest cieplejszy i mniejszy, a jego średnica jest porównywalna ze średnicą Ziemi. Obecność Syriusza B została zbadana dzięki badaniu ruchu własnego Syriusza A. Ponieważ Syriusz B był już białym karłem, początkowo musiał być bardziej masywny niż Syriusz A, o masie co najmniej 6 mas Słońca. Zjawisko wiatru gwiezdnego pozbawiło Syriusza B znacznej części jego masy, czyniąc go obecnie najmniej masywną gwiazdą w układzie. Epsilon Aurigae to zaćmieniowa gwiazda podwójna znajdująca się w gwiazdozbiorze Kochera. Znana jest również pod tradycyjnymi nazwami Haldus, Almas lub Al-Ans. Znajduje się w odległości około 2000 lat świetlnych. Jej jasność waha się od 3 do 3,8 magnitudo w okresie nieco ponad 27 lat. Dostrzeżenie jej na niebie nie jest łatwym zadaniem. Jest widoczna zimą na półkuli północnej wraz z jasnożółtą gwiazdą Capella. Tworzy wierzchołek trójkąta równoramiennego, który tworzy nos gwiazdozbioru Woźnicy. Zaćmieniowy układ podwójny to gwiazda podwójna, której płaszczyzna obrotu obu gwiazd znajduje się na linii wzroku obserwatora. Obie gwiazdy okresowo zaćmiewają się nawzajem. Zaćmiewające układy podwójne są gwiazdami zmiennymi. Widoczna gwiazda w parze to supergigant typu widmowego A9LA. Jedna z najjaśniejszych gwiazd promieniu 1000 parseków od Słońca. Jej średnica odpowiada w przybliżeniu 100 średnicom Słońca. Drugi członek pary, zaćmieniowy, nie jest widoczny. Zjawisko obserwowane podczas zaćmienia polega na tym, że poziom przesłonięcia pierwszej gwiazdy przez towarzysze gwałtownie maleje. To tak jakby w tej drugiej pozostawała dziura. Astronomowie badają tą tajemniczą gwiazdę od XIX wieku. Zaćmienie w 2009 i 2010 roku umożliwiło zespołowi naukowców zbadanie Epsilon Aurigae za pomocą kalifornijskiego interferometru. Zaćmienie rozpoczęło się w sierpniu 2009 roku i osiągnęło maksimum pod koniec grudnia tego samego roku. Utrzymywało się to przez cały 2010 rok, aż gwiazda powróciła do normalnej jasności w 2011 roku. Obrazy ujawniły dysk pyłu o średnicy 1,5 miliarda kilometrów, co odpowiada odległości między Saturnem a Słońcem i grubości 75 milionów kilometrów. Zawierał on małą, masywną gwiazdę. Odkrycie to potwierdziło hipotezę określającą Epsilon Arigae jako nietypowy układ podwójny. Jest to połączenie dużej, niskomasywnej gwiazdy, zbliżającej się do końca swojego życia, która od czasu do czasu jest zaćmiewana przez samą gwiazdę owiniętą w ten duży dysk pyłu. Zjawisko to prowadzi do zaćmień trwających 18 miesięcy. Algol to kolejna zmienna, zaćmieniowa podwójna, podobna do Epsilon Aurigae. Znana jest również pod nazwą Beta Persei. Algol znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza i ma jasność 2. Algol znajduje się w odległości 92,8 lat świetlnych. Jego ruch właściwy jest bardzo mały w porównaniu do prędkości radialnej. Z Ziemi jest dobrze widoczny gołym okiem. Podczas zaćmienia jego jasność stopniowo maleje w ciągu 5 godzin, aż do osiągnięcia minimalnej jasności. Następnie odzyskuje swoją początkową jasność w ciągu kolejnych 5 godzin. Tę zmianę jasności można obserwować, porównując ją z gwiazdą Almach lub Gamma Andromeda, która zazwyczaj jest tak samo jasna, ale podczas zaćmienia staje się zauważalnie bledsza. Jej charakter jako gwiazdy zmiennej oznacza, że powoli zmienia swoją jasność co 2 dni i 21 godzin, ale nie z powodu zmiany rozmiaru, jak to często ma miejsce w przypadku gwiazd zmiennych. W 1783 roku astronom zaproponował wyjaśnienie tego zjawiska zmniejszania się jasności. Jest ono spowodowane zaćmieniem, który występuje za każdym razem, gdy mały towarzysz przechodzi przed główną gwiazdą. W ten sposób Algol został odkryty jako bardzo bliska gwiazda podwójna, zwana spektroskopową gwiazdą podwójną, której płaszczyzna orbity leży dokładnie na naszej linii widzenia. Albireo, znana również jako Beta Cygni, jest łatwa do zaobserwowania gołym okiem na czubku krzyża Cygnusa, gwiazdozbiorze Cygnusa. Oglądana nawet przez najmniejszy teleskop, jest silnym pretendentem do tytułu najpiękniejszej gwiazdy na niebie. Większe powiększenie z łatwością rozróżni dwie gwiazdy, które świecą się wspaniałymi kolorami. Jaśniejsza z nich ma żółto-pomarańczową poświatę, podczas gdy słabsza ma piękny niebieskawy odcień. Ten majestatyczny wygląd przyniósł jej również przydomek topaz i szafir. Albireo jest najbardziej kontrastową gwiazdą podwójną, dostępną dla entuzjastów astronomii i piątą najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji Cygnusa. Para Albireo składa się z dwóch gwiazd. Żółtej gwiazdy o jasności 3,1 magnitudo, nazwanej Albireo A, oraz niebieskiej gwiazdy o jasności 5,1 magnitudo, nazwanej Albireo B. Są one oddalone od siebie o 34 sekundy łuku, dzięki czemu są widoczne nawet przy użyciu niewielkich instrumentów obserwacyjnych. Po wielu latach dyskusji na temat natury tej pary ustalono, że jest to wizualna gwiazda podwójna. Gwiazda podwójna wizualna definiuje parę pobliskich gwiazd na niebie, których dwie gwiazdy można zidentyfikować oddzielnie za pomocą narzędzia obserwacyjnego, takiego jak teleskop. Albireo A jest czerwonym olbrzymem o klasie widmowej K3-2. Jej temperatura sięga 4200 stopni Celsjusza. Albireo B jest lekko zmienną niebieską gwiazdą. Jest 190 razy jaśniejsza od Słońca. Ma masę równą 3,3 mas Słońca i temperaturę 12 tysięcy stopni Celsjusza. Jej okres obrotu wynosi mniej niż 15 godzin, co czyni ją gwiazdą szybko rotującą. W rezultacie traci część swojej masy i jest otoczona przez dysk utworzony z tej samej, wyrzuconej masy. W 1980 roku astrofizycy sądzili, że wykryli istnienie kolejnego towarzysza dość blisko Albireo. Towarzysz ten, nazywany C, znajduje się 46 jednostek astronomicznych od gwiazdy głównej. W tym sensie mógłby to być układ potrójny, ale obserwacja ta nie została jeszcze potwierdzona. HR 6819, znany również jako QV-TEL, znajduje się w konstelacji teleskopu ponad 1000 lat świetnych od Słońca. Ta gwiazda podwójna składa się z gwiazdy typu B z liniami emisyjnymi skatalogowanej jako gwiazda zmienna oraz gwiazdy typu B3. Para uformowała się około 50 milionów lat temu. Naukowcy od dawna uważali, że obie gwiazdy krążą wokół czarnej dziury, tworząc układ potrójny. Niedawno jednak nowe dane potwierdziły, że jest to układ podwójny. Pomiędzy dwiema gwiazdami występuje zjawisko znane jako gwiezdny wampiryzm, w którym jedna gwiazda żywi się drugą. Olbrzymia gwiazda jest otoczona pierścieniem gazu, który jest wynikiem przyciągania mniejszej gwiazdy pozbawionej atmosfery. Eraquari jest jedną z grupy dziwnych gwiazd podwójnych, znanych jako symbiotyczne. Znajduje się około 650 lat świetnych od Ziemi. Już w XXI wieku zauważono wybuchy jej jasności. Termin symbiotyczny sugeruje szczególny rodzaj interakcji między gwiazdami. Obejmuje ona transfer materii. Takie gwiezdne duety są niezwykle rzadkie. Składają się one z zimnej, czerwonej gwiazdy olbrzyma i małej, gorącej, zwartej gwiazdy. Gwiazda karłowata przejmuje atmosferę gwiazdy olbrzymiej. Ta utrata materii tworzy wiatr gwiezdny, który owija się wokół gwiazdy karłowatej. Dysk akrecyjny osiągający temperaturę 100 tysięcy stopni Celsjusza nabiera kształtu a dwubiegunowe strumienie plazmy mogą być emitowane. Początkowo układ podwójny znajduje się w spokojnej fazie równowagi, podczas której olbrzymia gwiazda traci energię w dużej części widma. Gdy tylko równowaga ta zostanie zaburzona, układ podwójny wchodzi w fazę aktywną z dużymi zmianami energii i jasności sięgającymi kilku magnitudą. Gwiazda może stać się nawet 750 razy jaśniejsza niż normalnie. Era Quarii charakteryzuje się mgławicą powstałą w wyniku kilku dużych erupcji. Jej główną gwiazdą jest czerwony olbrzym zmienny typu Mira o efektywnej temperaturze 2600 stopni Celsjusza. Towarzyszy jej biały karzeł o efektywnej temperaturze 20 tysięcy stopni Celsjusza. Ich okres orbitalny wynosi 44 lata. Gwiazda olbrzym jest osłabiana przez górne warstwy jej atmosfery, które stają się wiatrem gwiezdnym na korzyść gwiazdy karłowatej. Gaz ten ewoluuje w płaszczyźnie równikowej, a także tworzy bardzo jasny dysk akrecyjny, któremu czasami towarzyszy bipolarny strumień. Gdy gwiazda karłowata zgromadzi wystarczającą ilość gazu, wybucha jak supernowa. Gaz wyrzucony w przestrzeń kosmiczną tworzy bańkę po obu stronach płaszczyzny równikowej dysku. Kilka tysięcy lat później gwiazda karłowata rozpoczyna nowy cykl akrecji i erupcji. Nowy bąbel gazu formuje się jak klepsydra. Gwiazda karłowata wytwarza reakcję syntezy termojądrowej, dzięki czemu jej powierzchnia staje się 250 razy jaśniejsza. Cykl ten trwa tak długo, jak długo olbrzymia gwiazda karmi gwiazdę karłowatą. Po tym przeglądzie binarnych układów gwiezdnych przyjrzyjmy się układom gwiezdnym z więcej niż 2 członkami. Układy wielokrotne to układy zawierające więcej niż 2 gwiazdy. Mogą być potrójne, jeśli zawierają 3 gwiazdy, poczwórne, jeśli zawierają 4, pięcioramienne, jeśli zawierają 5 i tak dalej. Układy te pozostają mniejsze niż otwarte gromady gwiazd, które zawierają do 1000 gwiazd. Modelowanie układu wielokrotnego jest znacznie bardziej złożone niż w przypadku układu podwójnego. Najbardziej znane są układy potrójne. Są one często hierarchiczne, to znaczy zawierają parę pobliskich gwiazd połączonych z bardziej odległym towarzyszem. Obecnie znamy układy składające się nawet z 7 członków. Przyjrzyjmy się bliżej, jak wyglądają te różne układy. Drogę Mleczną zamieszkuje ponad 200 miliardów gwiazd. Spośród nich tylko te, które znajdują się blisko naszego Układu Słonecznego, są widoczne gołym okiem z Ziemi. Najbliższą z nich jest Alfa Centauri, złożona gwiazda składająca się z 3 gwiazd. Znajduje się ona w odległości 4,37 lat świetnych od Słońca. Znana również jako Alfa Centauri. Składa się z Alfa Centauri A, Alfa Centauri B i Alfa Centauri C, bardziej znany jako Proxima Centauri. Uważa się również, że posiada co najmniej 1 planetę, ze względu na swoją bliskość oraz dostępność. Alfa Centauri jest popularnym obiektem badań astronomów i jednym z najczęściej badanych układów wielokrotnych gwiazd. Na południowej półkuli niebieskiej Alfa Centauri migocze w pobliżu Krzyża Południa jako 3. najjaśniejsza gwiazda na niebie po Syriuszu i Kanopusie. Jej blask zapiera dech w piersiach. Jej 2 główne składniki tworzą gwiazdę podwójną, którą łatwo obserwować przez niewielki teleskop. 3. towarzysz jest nieco mniej spektakularny i ma jasność 11 magnitudo. I Alfa Centauri B to 2 główne gwiazdy. Tworzą one gwiazdę podwójną Alfa Centauri AB. Gwiazdy te są podobne do Słońca. Alfa Centauri A ma masę 1,1 razy większą od Słońca i jasność 1,519 razy większą od niego. Chłodniejsze i mniej masywne Alfa Centauri ma masę 0,907 razy większą od Słońca, jasność 445 000 razy większą. Trzeci towarzysz, Proxima Centauri, jest słabą, małą gwiazdą, zwaną Czerwonym Karłem. Mierzy zaledwie 1,5 razy więcej niż Jowisz i jest znacznie mniej jasna niż którykolwiek z tych dwóch towarzyszy. Ale jest rekordzistką pod względem bliskości Słońca. Znajduje się w odległości 4,24 lat świetlnych przez 32 000 lat. Proxima Centauri i Alfa Centauri AB dzieli około 13 000 jednostek astronomicznych, czyli 430 razy więcej niż promień orbity Neptuna. Wszystkie trzy gwiazdy mają swój własny ruch na sklepieniu niebieskim. Ich pozycje powoli zmieniały się na przestrzeni wieków. Pierwotnie Alfa Centauri była gwiazdą podwójną. Para Alfa Centauri AB zaadaptowała Proxima Centauri, gdy ta przechodziła w pobliżu. Proxima Centauri jest zatem grawitacyjnie powiązana z obiema gwiazdami. HD 188753 to układ gwiezdny składający się z trzech gwiazd A, B i C, znajdujący się w odległości 151 lat świetlnych w gwiazdozbiorze Cygnusa. Szczególną cechą tego układu jest to, że znajduje się w nim co najmniej jedna egzoplaneta. HD 188753 AB jest to pierwsza egzoplaneta odkryta w układzie trzech gwiazd. Składniki HD 188753b i c okrążają się wzajemnie w ciągu 156 dni, w tym samym czasie co trzecia gwiazda centralna HD 188753a w ciągu 25,7 lat w odległości 12,3 jednostek astronomicznych. Egzoplaneta HD 188753AB krąży wokół głównej gwiazdy. Jest gazowym olbrzymem, podobnym do Jowisza, ale znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy. HD 131399 to układ trzech gwiazd. W południowym gwiazdozbiorze Centaura około 333 lat świetlnych od naszej planety. Układ składa się z trzech gwiazd. Gwiazda centralna HD 131399A jest niebieską gwiazdą o jasności 7,08. Ze względu na niską jasność nie można jej dostrzec gołym okiem. Towarzyszy jej HD 131399AB, gwiazda tła, która przez długi czas była mylona z planetą. HD 131399A towarzyszą B i C. Te dwie ostatnie tworzą układ podwójny. Polaris, znana również jako Alfa Ursae Minoris, jest najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji Małego Wozu. To właśnie tę gwiazdę nazywamy Gwiazdą Północną. Uważa się, że wskazuje ona z pewną precyzją kierunek niebiańskiego bieguna północnego. Tradycyjnie była używana przez wiele cywilizacji do nawigacji i została przemianowana na wiele tradycyjnych nazw. Polaris to tradycyjna nazwa pochodzenia łacińskiego. Jej położenie niemal pokrywa się z kierunkiem osi obrotu Ziemi. Inne gwiazdy na niebie wydają się krążyć wokół niej. Nigdy nie pojawia się na półkuli południowej i odwrotnie, nigdy nie zachodzi na półkuli północnej. Ze względu na precesję równonocy, północny biegun niebieski zmienia swoją pozycję na przestrzeni setek lat. 4800 lat temu Tuban był gwiazdą biegunową. W przyszłości stanie się nią gwiazda Vega. Polaris to zmienna, cefeidalna typu supergigant Alfa Ursae Minoris A, której towarzyszą dwie mniejsze gwiazdy. Tworzy ona wizualny układ podwójny z gwiazdą Alfa Ursae Minoris B. znajdują się one tak blisko, że towarzysz został odkryty dopiero dzięki grawitacyjnemu przyciąganiu do gwiazdy Polaris A, dzięki zdjęciom wykonanym przez kosmiczny teleskop Hubble'a w 2006 roku. Po tym przeglądzie potrójnych układów gwiezdnych przyjrzyjmy się układom poczwórnym, które składają się z 4 członków. Cztery Centauri, znany również jako H Centauri, jest gwiazdą wielokrotną w konstelacji Centaura. Układ ten znajduje się w odległości około 652 lat świetlnych od Ziemi. Cztery Centauri to hierarchiczny układ poczwórny gwiazd. Jego 2 pary oddalone są od siebie o 14 arcsekund. 4 Centauri A jest głównym składnikiem. Jest to spektroskopowy układ podwójny, który definiuje parę obiektów, których ruch orbitalny jest wykrywany przez zmianę prędkości radialnej jednego lub więcej składników układu. Jej towarzysz jest następnie wykrywany przez efekt Dopplera, wywierany w widmie, gdy krąży po orbicie. W widmie widoczne jest tylko światło głównej gwiazdy. Widoczna gwiazda jest niebiesko-białym subgigantem o pozornej jasności 4,72. 4 Centauri B jest składnikiem wtórnym. Jest to również spektroskopowy układ podwójny. Widoczna gwiazda jest białą gwiazdą ciągu głównego. Jej jasność pozorna wynosi 8,53. Andromeda to starożytny gwiazdozbiór na półkuli północnej, zidentyfikowany przez astronoma Ptolemeusza. Andromeda jest widoczna z naszych północnych szerokości geograficznych przez większą część roku. Zaczynając od kwadratu Pegaza, Andromeda leży nieco na północny wschód i jest identyfikowana przez 4 gwiazdy ustawione w kierunku Perseusza. Alfa, Delta, Beta i Gamma ma kształt długiej litery A. Duża galaktyka spiralna M31 jest najbardziej charakterystycznym obiektem w tej konstelacji i jednym z najbardziej znanych na niebie. Znany jest jako galaktyka Andromedy. Spośród 3 dominujących gwiazd konstelacji 2 są układami wielokrotnymi. Alfa Andromedae jest najjaśniejszą gwiazdą Andromedy. Znana jest również jako Alperac lub Sirach. Na sklepieniu niebieskim reprezentuje głowę Andromedy. Gamma Andromedae jest układem poczwórnym, ale możliwe jest, że jedna lub 2 bardziej odległe gwiazdy również należą do tego układu. Znana również jako Almach lub Sadachbia, leży na końcu południowej odnogi gwiazdozbioru A. Ma kontrastujące pomarańczowe i niebieskie kolory. Jej główna gwiazda, oznaczana jako Andromedae, jest pomarańczowym olbrzymem, 80 razy większym i 2000 razy jaśniejszym od Słońca. Jest najjaśniejszym składnikiem układu o jasności 2 magnitudo i 2 Andromedae krąży wokół niej i sama jest gwiazdą podwójną. E2 Andromedae i E2b Andromedae krążą wokół siebie w ciągu 61 lat po wysoce eliptycznej orbicie. Obie gwiazdy są niebieskie, E2 Andromedae sama jest gwiazdą podwójną, a jej towarzysz okrąża ją w ciągu zaledwie 2,7 dnia. Mudrakonis jest gwiazdą wielokrotną w konstelacji Smoka. Znajduje się około 85 lat świetlnych od Układu Słonecznego, blisko głowy Smoka. Jej jasność pozorno wynosi 4,92. Mudrakonis znana jest również pod tradycyjną nazwą Alarakis. Ten układ poczwórny składa się z 4 gwiazd. Mudrakonis A i Mudrakonis B to 2 główne gwiazdy. Są to bardzo podobne do siebie żółto-białe gwiazdy znajdujące się na bliskich orbitach. Ich jasność pozorna wynosi 5,6. Można je obserwować za pomocą małego teleskopu w idealnych warunkach pogodowych. Mudrakonis B jest spektroskopową gwiazdą podwójną, natomiast Mudrakonis C jest czerwonym karłem oddalonym o około 12 sekund łuku od swoich towarzyszek A i B. Po tym przeglądzie poczwórnych układów gwiezdnych przyjrzyjmy się układom 5-członowym, które składają się z 5 członków. Sigma de Orion, znany również jako Sigma Orionis, to układ gwiezdny składający się z 5 gwiazd znajdujących się w konstelacji Oriona, około 1150 lat świetnych od naszej planety. Głównym składnikiem jest Sigma Orionis B, gwiazda podwójna, której dwa człony są oddzielone od siebie o 0,25 arcsekundy. Są to raczej młode karły, mające zaledwie kilka milionów lat. Sigma Orionis A jest niebieską gwiazdą o jasności 4,2. Jest najjaśniejszą z całej pary. Sigma Orionis B to gwiazda typu B o jasności 5,1. Para wykonuje jeden obrót w ciągu 170 lat, w odległości około 90 jednostek astronomicznych. Dwa składniki A i B emitują promieniowanie odpowiadające co najmniej 30 000 lumenów słonecznych. Są to jedna z najbardziej masywnych par wizualnych układów podwójnych. Osiągają masy odpowiadające odpowiednio 18 i 13,5 masom słonecznym. Sigma Orionis D i E znajdują się tuż za parą A i B pod względem jasności. Znajdują się odpowiednio 4600 i 15000 jednostek astronomicznych od Sigma Orionis A i B. Są to gwiazdy karłowate osiągające około 7 mas Słońca. Sigma Orionis E jest określana jako dziwna gwiazda ze względu na wysoką zawartość heru. Ostatnim składnikiem tego układu poczwórnego jest Sigma Orionis C. Znajduje się ona blisko pary AB w odległości około 3900 jednostek astronomicznych. Jest to gwiazda karłowata typu A. Orbity Sigma Orionis C, D i E są niestabilne. Mogą zostać przyspieszone przez grawitację i wyrzucone z układu długo przed śmiercią. Beta Capricorni, znany również pod tradycyjną nazwą Dabich, to układ kwintyli gwiazd, znajdujący się w gwiazdozbiorze Koziorożca, 328 lat świetnych od Ziemi. Leży blisko ekliptyki, płaszczyzny, w której Ziemia krąży wokół Słońca i może być zakryta przez Księżyc, a także rzadziej przez planety. Beta Capricorni jest złożonym układem w lornetce lub małym teleskopie. Można ją pomylić z gwiazdą podwójną. Najjaśniejszy składnik Beta Capricorni A ma jasność pozorną 3,5. Jej słabszy składnik Beta Capricorni B ma jasność pozorną 6,9. Obie gwiazdy dzieli co najmniej 21 000 jednostek astronomicznych. Ich orbity zamykają się w czasie około 700 000 lat. Te dwa główne składniki składają się z kilku gwiazd. Najbardziej złożoną strukturą jest Beta Capricorni A. Ma ona co najmniej 3 składniki, a jej widmo jest trudne do zinterpretowania. Dominuje para gwiazd. Beta Capricorni A jest niebiesko-białym karłem o pozornej jasności 3,8. Temperatura jego powierzchni sięga 4700 stopni Celsjusza. Jego jasność jest 600 razy większa niż Słońce, a średnica 35 razy większa niż Słońce. Beta Capricorni AB1 ma jasność pozorną 7,20. Towarzyszy inny gość, Beta Capricorni AB2, która krąży wokół niej z okresem orbitalnym 8,7 dnia. Beta Capricorni B jest najprostszym i najbardziej znanym pierwiastkiem. W jej atmosferze znajdują się duże ilości rtęci i manganu. Beta Capricorni B jest gwiazdą podwójną, składającą się z olbrzyma, 40 razy jaśniejszego od Słońca, o jasności 6,1 magnitudo. Drugi towarzysz Beta Capricorni BB znajduje się w odległości około 3 arcsekund. Inne obiekty Beta Capricorni D i E znajdują się w pobliżu Beta Capricorni, a obecnie nie wiadomo, czy są one po prostu optycznymi sobowtórami, czy też faktycznie stanowią część systemu. Jota Cassiopeiae to gwiazda wielokrotna składająca się z 5 gwiazd znajdujących się w konstelacji Cassiopei. 133 lata świetna od Ziemi i jasność pozorna wynosi około 4,5. Jota Cassiopeiae A, główny składnik, jest białą gwiazdą o jasności pozornej 4,61. Sama jest gwiazdą podwójną, której dwie gwiazdy znane są jako Jota Cassiopeiae A i Jota Cassiopeiae B. To żółto-biały karzeł o pozornej jasności 6,87. Trzecim i ostatnim składnikiem jest Cassiopeiae C, która jest ciasną gromadą podwójnej jasności 8,50. Jej dwie gwiazdy, Jota Cassiopeiae C, żółty karzeł, i Jota Cassiopeiae C, czerwony karzeł, dzieli zaledwie 0,41 sekundy łuku. Układ gwiazd Jota Cassiopeiae jest jednym z najpiękniejszych spośród 5 gwiazd, tylko tuż są dostępne dla amatorów. Do ich rozdzielenia starczy powiększyć o 100 razy, choć obserwacja jest wygodniejsza przy 200. Lota a Jota Cassiopeiae A emituje białą poświatę, podczas gdy Jota Cassiopeiae B jest niebieska i krąży wokół tej drugiej. Eta Cassiopeiae C jest również niebieska oraz powoli się porusza. Prawdziwy wizualny spektakl dla entuzjastów astronomii. Znane również jako Alula Australis, Xiursae Majoris, to układ wielokrotny 5 gwiazd, znajdujący się w odległości 27,3 lat świetlnych w konstelacji Wielkiego Wozu. Xiursae Majoris A i B to spektroskopowe układy podwójne i ich główne gwiazdy Xiursae Majoris A i AB mają towarzysza o niskiej masie o nazwie Xiursae Majoris AB, czerwonego karła oraz Xiursae Majoris BP, prawdopodobnie białego karła. Dwa główne składniki Xiursae Majoris A i BA tworzą wizualną gwiazdę podwójną. Znajduje się ona na tej samej głównej sekwencji co Słońce. Xiursae Majoris A jest żółtym-białym karłem o rozmiarze około 101% wielkości Słońca i 110% jasności Słońca. Xiursae Majoris B to żółty karzeł, 78% wielkości Słońca i 67% jego jasności. Te dwa składniki dzieli 10 jednostek astronomicznych, a ich orbita trwa prawie 60 lat. Układ ten jest wzbogacany o ostatni obiekt, brązowego karła, który znajduje się 500 arcsekund od pozostałych. Zeta Cancri to układ wielokrotnych gwiazd o gwiazdozbiorze Raka, około 80 lat świetlnych od Słońca. Składa się z 5 gwiazd. Gwiazdy A i B krążą wokół siebie z okresem około 60 lat. Gwiazda A ma jasność pozorną 5,7. Dwa inne składniki CA i CB okrążają A i B w ciągu 1115 lat w odległości 197 jednostek astronomicznych. Składnik CB prawdopodobnie składa się z 2 gwiazd. Po tym przeglądzie układów podwójnych przyjrzyjmy się układom sześcioramiennym, które składają się z 6 składników. Gwiazda Castor, znana również jako Alfa Geminorum, znajduje się w konstelacji Gemini. Jest jedną z najjaśniejszych gwiazd na nocnym niebie i drugą najjaśniejszą gwiazdą w konstelacji po gwieździe Pollux, znanej również jako Beta Geminorum. Znajduje się w odległości 49,8 lat świetlnych od Słońca. Tradycyjne nazwy Castor i Pollux zostały nadane tym dwóm niebieskim gwiazdom. Stąd nazwa konstelacji Gemini, oznaczająca po łacinie bliźnięta. Castor jest jednym z bliźniaczych synów Zeusa i Ledy. Castor to układ gwiazd składający się z 3 par gwiazd podwójnych. Pierwsza para, Castor A, jest spektroskopową gwiazdą podwójną, z Castor AA jako gwiazdą główną i Castor AB jako gwiazdą wtórną. Druga para, Castor B, jest również spektroskopową gwiazdą podwójną. Gwiazdą główną jest Castor BA, a gwiazdą wtórną Castor BB. Trzecia para, Castor C, to zmienna Mudrakonis. Dwie gwiazdy to Castor CA, gwiazda główna, i Castor CB, gwiazda wtórna. W 2020 roku odkryto 18 układ 6 gwiazd. Jest to jeden z najbardziej zdumiewających, jakie znamy obecnie. TIC 168 789 840. Znajduje się on 1900 lat świetlnych od Ziemi w konstelacji Eridanu. Sercem tego sześciokrotnego układu są dwie pary zaćmiewających się gwiazd podwójnych. Są to pary A i C oddalone od siebie o 4,8 i 4,2 miliona kilometrów. Gwiazdy w każdej parze okrążają swojego partnera w odstępie kilku dni. Obie pary orbitują również wokół wspólnego barycentrum. Para B, oddalona o 14,9 miliona kilometrów, krąży wokół pary AC. W tym układzie za każdym razem, gdy gwiazda porusza się przed, a następnie za swoim słabszym towarzyszem, następuje zaćmienie, dzięki temu, że płaszczyzna orbity gwiazd TIC 168789840 znajduje się w naszym polu widzenia. Mamy ogromny przywilej obserwowania z Ziemi zaćmień ich partnerów. Gwiazdy główne w tym układzie są nieco jaśniejsze i gorętsze od Słońca. Gwiazdy wtórne są ciemniejsze i chłodniejsze. Pary A i C są ze sobą połączone bliskością. Trzecia para, znajdująca się dalej, może posiadać planety. Po tym przeglądzie układów sześcioramiennych przyjrzyjmy się układom siedmioramiennym. Do tej pory odkryto tylko dwa układy, septuple. Nu Scorpii, przetłumaczony na język francuski jako Nu Scorpion, to układ podwójny gwiazd, znajdujący się w gwiazdozbiorze Skorpiona. Ten hierarchiczny układ składa się z dwóch podsystemów, liczących odpowiednio 4 i 3 członków. Nu Scorpii AB to pierwszy podsystem składający się z 4 gwiazd. Dwie gwiazdy znajdujące się w jego centrum, Nu Scorpii AA i Nu Scorpii AB. Trzecia orbituje wokół tej pary, Nu Scorpii AC. Nu Scorpii B, czwarta i najbardziej odległa gwiazda, krążą wokół tej pary. Nu Scorpii CD to drugi podsystem składający się z 3 gwiazd. Para gwiazd Nu Scorpii D, składająca się z Nu Scorpii DA i DB, krąży wokół trzeciej gwiazdy Nu Scorpii C. AR Cassiopeiae to drugi znany do tej pory układ podwójny. Znajduje się on w gwiazdozbiorze Cassiopei i składa się z 7 gwiazd. Główny podsystem AR Cassiopeiae AB jest układem potrójnym. Nieco dalej znajdują się dwie inne gwiazdy, AR Cassiopeiae C i D. Kolejna para gwiazd AR Cassiopeiae F i G znajduje się w pobliżu. 4 ostatnie gwiazdy są swoimi własnymi towarzyszami. Chociaż ten przegląd układów wielokrotnych gwiazd wydaje się niezwykły, reprezentuje on zaledwie garstkę układów, które zaludniają kosmos. Obecnie wiemy, że są one ważnym składnikiem naszej własnej galaktyki, a także innych galaktyk we wszechświecie. Układy wielogwiazdowe mogą doświadczyć złożonych interakcji między gwiazdami, które je tworzą. Oddziaływania te mogą wpływać na orbity gwiazd, powodować transfer materii między nimi, a nawet prowadzić do kolizji lub łączenia się gwiazd. Oddziaływania grawitacyjne wielu gwiazd mogą również zakłócać dyski protoplanetarne otaczające gwiazdy, wpływając na powstawanie i ewolucję planet w tych układach. Obecność układów wielokrotnych gwiazd może mieć wpływ na życie i zamieszkiwanie planet, które je otaczają, złożone orbity i oddziaływanie grawitacyjne między gwiazdami mogą prowadzić do znacznych zmian warunków środowiskowych, takich jak jasność, pływy i siły grawitacyjne, co może mieć konsekwencje dla stabilności orbit planet i warunków sprzyjających życiu. Badanie tych wielogwiazdowych układów gwiezdnych pomaga nam lepiej zrozumieć różnorodność i złożoność struktury i dynamiki wszechświata, a tym samym zrozumieć, skąd się wzięliśmy.